Kolejna informacja to z jednej strony zapowiedź najbliższego wydarzenia charytatywnego, z drugiej krótkie podsumowanie tego, co już się zadziało na rzecz młodej bartoszyczanki, która walczy z chorobą nowotworową. A przy takim wsparciu mieszkańców szkolnej społeczności łatwiej przechodzi się tą trudną drogą leczenia. Choroba nigdy nie przychodzi w porę i nie jest oczekiwanym gościem, a mimo to pojawia się bez zapowiedzi i zupełnie zmienia codzienność. Zmienia dzieciństwo 12-letniej Marlenki, mieszkanki Bartoszyc, uczennicy szkoły podstawowej nr 4, która zmaga się z chorobą nowotworową. Od tego roku szkolnego dowiedzieliśmy się, że nasza uczennica Marlenka jest ciężko chora i że potrzebuje nie tylko wsparcia słownego, naszej obecności, ale również wsparcia finansowego. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest taka trudna sytuacja. I postanowiliśmy od tego roku, tak wspólnie z rodzicami, wesprzeć naszą uczennicę. Więc naturalnym było zaangażowanie w pomoc w walce z chorobą, jej skutkami i leczeniem. To się tak zaczęło, że tak powiem, od rady pedagogicznej, podczas której zaczęliśmy myśleć, jak pomóc Marlence. Podczas spotkania z rodzicami powiedzieliśmy o naszym pomyśle, że zrobimy kiermasz ciasta tutaj z okazji Dnia Chłopaka i czy rodzice nam pomogą, żeby te ciasta upiec. I oczywiście podczas spotkania odzew był ogromny rodziców. Rodzice się bardzo zaangażowali, nie tylko w to, żeby upiec ciasta, ale również, żeby te ciasta tutaj sprzedawać. Wiadomo, że trzeba było pomóc tej dziewczynce, bo to jest chyba najgorsza tragedia, patrzeć na choroby własnego dziecka. No, wszyscy się bardzo zaangażowali. Chyba zresztą widać to było po tym kiermaszu ciast, który pobił wszelkie rekordy tutaj u nas. I mimo, że było tego bardzo dużo i założyłbym się, że to się nie sprzeda, a już o godzinie 14 było wszystko posprzątane. A puszki pełne były zebranych funduszy, które trafiły na konto fundacji mającej pod opieką Marlenkę. W tym przypadku powiedzenie apetyt rośnie w miarę jedzenia jest jak najbardziej na miejscu, bowiem po takim sukcesie przyszła kolej na następne działania. Jak poszedł tak świetnie kiermasz w szkole, to dlaczego by przy parafiach? Poprosiliśmy księdza z parafii brata Alberta. Pozwolił nam oczywiście zorganizować taki kiermasz i tutaj organizatorami byli pracownicy Urzędu Miasta. My się dołączyliśmy jako nauczyciele i wolontariat szkolny. Dzieci pomagały sprzedawać ciasta, nauczyciele trochę upiekli, przynieśli i oczywiście panie upiekły ciasta z parafii świętego brata Alberta. Kolejny pomysł to zbliżają się święta, święto zmarłych. I my jako szkoła, która promuje takie działania ekologiczne, stwierdziliśmy, że możemy zorganizować taką akcję Drugie Życie Znicza. Dzięki temu będziemy te znicze sprzedawać przy parafiach. Tutaj rozmawialiśmy z księdzem proboszczem z naszej parafii na działkach. 23 października pierwsza sprzedaż będzie zniczy, również z księdzem proboszczem z parafii świętego brata Alberta. Tam tu również dzieci z wolontariatu będą sprzedawać te znicze i zysk będą przekazane też dla mamy Marlenki na potrzebę jej leczenia. Akcja pomagamy naszej uczennicy, koleżance ze szkoły, ale również chronimy nasze środowisko. I tutaj też bardzo dziękuję pracownikom z Urzędu Miasta Bartoszyce, bo to oni nas wspierają, dowieźli nam te znicze umyte, a my jako tutaj wspólnie z uczniami, z rodzicami, nauczyciele ozdabiamy te znicze. Wyglądają pięknie, uważam. I na pewno będą chętnie ludzie kupować te znicze i stawiać na swoje groby. Spotkanie przygotowujące znicze było bardzo żywiołowe, kreatywne i pełne radości, które wszyscy posyłają Marlence. Wiemy od mamy Marlenki, że Marlenka też się bardzo z tego cieszy. Jest jej miło, że o niej pamiętamy, że jesteśmy z nią. Także wysyłamy jej dobrą energię. Poprzez to, że działamy tu wszyscy razem, wysyłamy jej pozytywną energię i wierzymy w to, że dzięki temu Marlenka szybko wyzdrowieje i będzie tu już niedługo z nami w szkole. W tym jest cel aktywności szkolnej społeczności i to jest też cel akcji, za organizacją której stanęli kolejni mieszkańcy. Co więcej, w pomoc wszyscy mogą się włączyć. Tak, jako my też, z show Bisztynek, teraz się
po prostu dostaliśmy sygnał, że trzeba pomóc tej dziewczynce, Marlence, 12-letniej dziewczynce, która chora jest, żeby pojechać, po prostu zrobić taki festyn. No udało się, już jest ten festyn, już jest potwierdzony. Akcja będzie 16, czyli w niedzielę, 16 października od godziny 12 startujemy w Bezledach na placu Buraczanym, czyli to nazywamy Buraczany plac dlatego, bo to, żeby ludzie trafili, ale to dzięki kontraktusowi, który nam po prostu udzielił tego placu. Na głównej drodze będą znaki, jak trafić, tam będzie drift pisało, strzałeczka. Fajnie, że wójt się włączył, to jest bardzo ważne. Centrum Kultury bodajże w Bezledach się też włączyło jako współorganizatorzy, można powiedzieć, bo też bardzo dużo wnoszą. Tam nie ma słowa nie po prostu w tej sytuacji. Gdzie się zwrócimy, nasi partnerzy na przykład bardzo nam tutaj wspierają tak samo. Będziemy mogli kupić sobie posiłek ciepły. Pierożki, grochówka, bigosik, ciasta słodkie, kawa i herbatka. Wspomogły nas tutaj koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Bartoszyce. Osoby prywatne też z terenów gminy Bartoszyce i z terenów gminy Sępopol, ale również lokalne przedsiębiorstwa, które znajdują się tu w Bartoszycach. Wszystkie datki będą zbierane do puszek, które będą obanderolowane, zamknięte, bo to jest zbiórka publiczna, więc to tak... Takie są wymogi i tam będziemy wrzucać. No, prośba mieć takie pieniążki, których no, niestety nie będziemy mogli wydać reszty, bo tam nie będziemy mogli otworzyć, więc musimy mieć tą świadomość, że wrzucając, wrzucamy bez reszty. I wszystko na pomoc Marlence. Im więcej osób zaangażuje się w zbiórkę, tym więcej możliwości powrotu do zdrowia stoi przed Marlenką. I po raz kolejny możemy powiedzieć, że społeczeństwo ma ogromne serce do dzielenia się dobrem.